życzmy sobie wesołych świąt. Dzień dobry, dzisiaj odcinek drugi. Tym razem będziemy wykonywać w naszej papiernikowej warsztatowni boksy, które są świetnym pomysłem na prezent. Tym razem będziemy robić go z formy takiej kraftowej, szarego kartonu. Te wszystkie linie będziemy teraz łamać, kleić, żeby nam wyszło tak, jak mieliśmy wcześniej w tych pudełeczkach. Także zapraszamy. Tutaj, tak jak widać, jest to złamane też, dlatego że jak będziemy to rozkładać, to ma samo się rozłożyć też. Nie smarujemy za dużo kleju. W międzyczasie będziemy ozdabiać tą część środkową. Ja tym razem bym chciała zostawić część zewnętrzną w takim odcieniu, jak najmniej ozdabiać, ponieważ bardzo mi się podoba. Wycinamy papiery mniejsze, tak żeby tworzyć taki rancik, żeby nie było to równe z naszym wymiarem pudełeczka. Do obcinania najlepiej korzysta się z gilotyny. Odmierzamy sobie, ile potrzebujemy. Możemy też nożyczkami sobie te brzegi pogrubić. Możemy je tuszować, postarzać. W ten sposób stworzyliśmy pierwszą kompozycję. Teraz możemy sobie dokładać elementy, które będą tworzyć nasz środek. Gdy mamy już gotową pokrywkę, w międzyczasie suszy się nasza kompozycja, możemy ozdobić wieczko. Ja do tego wykorzystam też fragment gazy. Gdy już mamy przyklejone nasze elementy, dokładamy napis, który możemy przykleić klejem na gorąco. Możemy wykorzystać ozdobną rafię. Tą przewiązujemy, tworząc kokardę. Nasza praca jest gotowa, czyli całe nasze pudełeczko teraz zamykamy i już mamy gotowy prezent na święta. Tak wygląda gotowa praca. Życzmy sobie wesołych świąt. Wesołych.